Witam Was bardzo serdecznie. Kolejnych pytań od Was to jest, czy wymagane jest skierowanie na wizytę do mnie? I otóż, jeżeli chodzi o wizyty w ramach placówek czy ośrodków, które nie mają podpisanego kontraktu z NFZ-em, no to takie skierowanie nie jest absolutnie potrzebne. Jest to wizyta komercyjna, więc to nie jest potrzebne. Jednak bardzo często spotykam się, że pacjenci trafiają do mnie ze skierowaniem od ortopedy czy od neurologa. Ale zaznaczam, takie skierowanie nie jest potrzebne. W ramach poradni przyszpitalnej, które również przyjmuję, no to takie skierowanie oczywiście jest potrzebne, bo to jest tak zwany ośrodek NFZ-owski. Więc tutaj oczywiście tak. Do operacji skierowanie, no to już później wyjaśniam, bo takie skierowanie do szpitala już jest potrzebne, kiedy się operujemy na NFZ. Bardzo Was serdecznie dziękuję.